Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Dziś druga część rozmowy z Tomkiem Lipińskim. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Tomka planach, a w tym tygodniu porozmawiamy o współczesności. Zapraszam. Półtora roku, no prawie już półtora roku temu rozmawialiśmy do polityki na temat historii, na temat... Ach, to się odbiło się echa. I powiedziałeś coś takiego wtedy o Rosji, że to jest kraj, który jak zawsze miał ogromne ambicje. Co? A starzejący się Putin chciałby mieć przed śmiercią spektakularny sukces. Czy spodziewałeś się, że on aż do tego stopnia będzie chciał mieć ten sukces taki, żeby aż wywołać wojnę? Tak, tak. Dokładnie tak. On potrzebował spektakularnego sukcesu i zaplanował ten spektakularny sukces. Planował go przez całą swoją prezydenturę. To było dosyć precyzyjnie zdefiniowane. Tutaj znowu po prostu Zachód nie rozumie Rosjan, ponieważ ten Zachód żyjący od pokoleń w dobrobycie, pomijając oczywiście pierwszą i drugą wojnę, ale już po drugiej wojnie to ewidentnie, nie potrafi myśleć, czy wniknąć w sposób myślenia Rosjan, ponieważ oni nie są w stanie uwierzyć, że taki sposób myślenia w ogóle jest możliwy. No, ja też to jest coś takiego. Ja też mam takie wrażenie, to ale... To się im wymyka kompletnie, jak mgła, wiesz. Ty też wtedy powiedziałeś coś takiego, że jak Hitler napisał Mein Kampf, to tam napisał, co on chce zrobić. Tak. Nikt mu nie uwierzył, a... Jednak jak się patrzy na te działania Putina przez poprzednie lata, to jak on by cały czas daje znać tego, co on będzie robił dalej. Cały czas, ale on to dał znać na samym początku w swoim inauguracyjnym prezydenckim przemówieniu, kiedy powiedział, że największą geopolityczną katastrofą dla Rosji i dla Europy był rozpad Związku Radzieckiego i że tę katastrofę należy naprawić. Wiesz co, wystarczy sobie wziąć mapę i narysować granicę Imperium Moskiewskiego, tak to ujmijmy, czy jego wpływu, jego zasięgu w Europie, ona jest na łabie. Dzisiaj ona jest na granicy, no formalnie na granicy rosyjsko-białoruskiej i ukraińsko-białoruskiej, tak? Zobacz, jaki to jest kawał ziemi. To jest ziemia utracona z punktu widzenia Rosji. No tak. Ziemię utracone odzyskujemy. To znaczy, wiesz co, jak popatrzymy na całą historię Europy, od zarania dziejów, od wędrówki ludów, od czasów, jak te kolejne ludy tutaj przybywały do Europy, mamy do czynienia z takim wahadłem. Słowianie, którzy przyszli ze wschodu, parli na zachód, doszli do łaby. Wpływy Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego na tych Słowian połapskich były takie, że to był protektorat tak naprawdę cesarski i oni byli zgermanieni tak naprawdę. Już mówili coraz bardziej po niemiecku i tak dalej. To było wszystko słowiańskie ziemie. Tak? Co dalej się dzieje? Dalej jest reakcja wahadłowa, czyli parcie Niemców na wschód z kolei. Do Odry, dalej za Odrę, ale także dołem przez Czechy Morawy. Czechy przecież pod ogromnym wpływem niemieckim. Musieli nawet w pewnym momencie odbudowywać de facto swój język. I wzdłuż Bałtyku, tak samo. Ekspansja niemiecka wzdłuż Bałtyku, aż daleko, wiesz, do Estonii. Tak? Aż tam do Zatoki Fińskiej. Po czym znowu mamy reakcję, parcie Słowian na wschód i parcie tych na zachód. I parcie tych na to i tych na to. I teraz cała historia z Mieszkiem, na przykład pierwszym, polega na tym, z Bolesławem Chrobrym, że oni postanowili przyłączyć się do tej zachodniej, watykańskiej Europy, tak, chrześcijańskiej, zyskując przewagę w ten sposób nad resztą tutaj lokalnych słowiańskich żywiołów i władców czy wodzów, ale z punktu widzenia Rosjan zdradzili, że się odszczepili od tej słowiańskiej wspólnoty i od tamtej pory przymilają się do Europy Zachodniej, której nie są częścią, a myślą, że są. Europa Zachodnia ich wykorzystuje na wszystkie sposoby, rozumiesz? A gdybyśmy się trzymali wszyscy razem, gdyby Polacy nie byli tacy głupi, gdyby się nie przymilali, tak rozumiesz, nie wystawiali tak tej Europie Zachodniej, rozumiesz, tylko trzymali się ze Słowianami, to stworzylibyśmy silne słowiańskie imperium, oczywiście pod wodzą Moskwy i wtedy wszystko byłoby w porządku, rozumiesz? I świat by wyglądał tak, jak powinien. I to jest ich myślenie. I teraz jak słuchasz tych wszystkich propagandzistów dzisiejszych kremlowskich, słuchaj, to w zasadzie to jest cały czas ta narracja. Polska, no kurtyzana po prostu, która się puszcza, rozumiesz, z Niemcami, z Francuzami, tam z Amerykanami, rozumiesz, od tego X wieku. Oni nas mają za odszczepieńców, za głupków, tak, ale to oni tak naprawdę myślą. A co do Ukrainy, no to ich myślenie idzie jeszcze dalej, ale to jest oczywiście, wynika z samych fundamentów istnienia tego państwa moskiewskiego, które sobie prawem kaduka przyjęło nazwę Rusi tak naprawdę i po to, żeby te nazwy mogło utrzymywać, no to jakby trzeba zlikwidować oryginalną Ruś, czyli Ukrainę, tak. I dlatego ta Ukraina od początku powstania państwa ruskiego, czy państwa moskiewskiego, mam na myśli,
myśli, Ukraina była tak naprawdę wynaradawiana. No w kolejnych pokoleniach to zakazywano, a to wystawiania sztuk, drukowania, uczenia, używania języka i tak dalej, i tak dalej. To była rusyfikacja na pełną skalę, czego rezultatem jest to, że no połowa Ukraińców jakby teraz już no wraca do ukraińskiego, ale mnóstwo Ukraińców nie mówiło po ukraińsku, bo po prostu od pokoleń byli zruszczani. Tak, Putin potrzebował, czas płynie, więc to był rzut na taśmę. I tutaj się zaczyna oczywiście zupełnie inna historia, bo tak, po pierwsze, rzeczywiście miał to być Blitzkrieg, który się nie udał z wielu powodów. No, okazało się, że... No tak, że źle przygotowany, że go tam ci, te, że pieniądze przekręcone, że z drugiej strony Ukraińcy dostali tak fenomenalne wsparcie wywiadowcze, że po prostu dokładnie wiedzieli, gdzie desant, kiedy, rozumiesz, na Kijów byli w stanie ten desant zneutralizować, w związku z tym cały ten plan, który polegał na tym, że idzie desant na Kijów, że są opanowane budynki rządowe, rozumiesz, przez desant, że Zełenski jest aresztowany albo ucieka, no przecież miał uciec, Amerykanie już musieli samolot podstawiać, tak? I te kolumny pancerne i tak dalej, które tam szły z Białorusi, wiesz, opanowują, Kijów jest pozamiatane, tak? Wchodzi namiestnik rosyjski i jest po wojnie, tak? 3 dni. No się wszystko nie udało, bo desant się nie udał, kolumna utknęła, ponieważ wszystko było źle przygotowane i ta armia okazała się, że oczywiście, że król jest nagi, wiesz, no. Nie chciałbym, żeby polska armia musiała stanąć przed takim testem, bo by się okazało, że jest chyba jeszcze bardziej nagi. No ale tak się okazało i w związku z tym cała historia się zmieniła, bo nie bez znaczenia jest też to, że przez tych 20, czy ile to lat trwało, że Putin sobie budował genialną siatkę, największą agenturę i agenturę wpływu chyba, jaka istnieje na świecie, bo udało mu się tak naprawdę skorumpować, no niemal wszystkich udało mu się, no w taki czy inny sposób. Ja nie mówię, że to zawsze była korupcja finansowa, czasami innego rodzaju, czasami towarzyska, czasami ten, ale zobacz, no co się działo w Londynie, no przecież wszyscy ci oligarchowie namaszczeni przez Putina, którym było wolno robić wszystko pod warunkiem, że nie występowali przeciwko carowi, no to oni byli wszyscy zblatowani po prostu, wiesz, po czubek głowy z całym brytyjskim establishmentem politycznym, wiesz. To samo było w Niemczech, wiesz. W znacznym stopniu tak to wyglądało we Francji, w wielu innych krajach, no. U nas te wpływy rosyjskie są przemożne, wiesz, i fakt spotykania się na kilka tygodni przed wojną tutaj w Warszawie całej proputinowskiej międzynarodówki prawicowej zaproszonej przez, wiesz, rząd PiSu nie był przypadkowy, wiesz. To miał być Blitzkrieg, nie udał się. No, to teraz trzeba pomagać Ukrainie. No, żeby nie stracić opieki NATO, wiesz, bo to nagle się zrobiło niebezpiecznie, no bo pamiętaj, jak wybuchła wojna, rząd na 3 dni zamilkł Polski. Tak, to nie wiedzieli, to, nie wiedzieli, to pamiętam. Tak, nie wiedzieli, nie, nie wiedzieli, nie co powiedzieć. Ludzi, gdyby nie, nie to ludzi, byłaby to tragedia. To... Później Duda pierwszy jakoś, wiesz, no ale Duda ma gorącą linię, wiesz, z Waszyngtonu i podejrzewam, że paradoksalnie, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że prezydent Duda w tej chwili jest takim jakimś nawet bezpiecznikiem, powiedziałbym, w tej całej pisowskiej ekipie, bo on prawdopodobnie ma najlepszy ogląd sytuacji wynikający z tego, że dla niego partnerem w dealowaniu międzynarodowym jest w tej kwestii jest prezydent Stanów Zjednoczonych. I podejrzewam, że może prezydent Duda mieć nawet takie informacje, których może nie mieć rząd. Dlatego próbuje się zachowywać racjonalnie, dużo bardziej racjonalnie niż partia i rząd. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. Historia jest takim twoim też konikiem, bardzo lubisz historię, bardzo lubisz patrzeć na historię jako takie łańcuchy wydarzeń, procesy wypływające z siebie, uwarunkowane i geopolitycznie, i kulturowo, historycznie. Co widzisz w ogóle? Zastanawiasz się na pewno nad tym, jak będzie wyglądać ta najbliższa przyszłość, jak będzie wyglądać przyszły rok, następny rok. No wiesz co, jesteśmy w takim punkcie, że nikt tego nie wie, wiesz? Tak mi się wydaje, wiesz, to nie ma silnych, wiesz? To jest sytuacja, która przypomina początki czy czas tuż przed pierwszą wojną światową, albo czas tuż przed drugą wojną światową. Nie chcę powiedzieć, że jestem pełen obaw, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy całkowicie wykluczać możliwości tego, że sprawy pójdą w bardzo złym kierunku i że będziemy mieli trzecią wojnę światową. Bo mamy z jednej strony tą słabą Rosję, która nie potrafi tej Ukrainy połknąć, ale z drugiej strony Putin i Rosja robią wszystko, aby destabilizować cały świat. Cały świat, prawda? Tak. Oni tutaj nie, no to jest w tej chwili gra o wszystko. Zboże, nie, tak, nie. Oni
oni grają o wszystko. Ale na każdym kroku masz grę o wszystko. Zobacz, jeżeli popatrzysz na polską politykę, no to mamy tutaj do czynienia z bardzo radykalną i fundamentalistyczną rechrystianizacją. Planową, obwieszczoną przez papieża Polaka z bielmem na oczach obu, jak to dzisiaj już wiadomo przecież, że niestety tuszował i krył, wiesz, i każdy prawicowy, nawet najbardziej brutalny dyktator był dla niego do zaakceptowania tylko dlatego, że był prawicowy, a nie lewicowy, wiesz. Papież ogłosił nową krucjatę, ogłosił rechrystianizację Europy, która oczywiście musiała się zacząć od Polski. No czym jest Ordo Iuris w Polsce i czym jest Opus Dei, tak? Ordo Iuris pisze prawo w tej chwili. No to jest to prawo, przez któremu ta część społeczeństwa polskiego, która nie chce powrotu do XIX wieku, jak to zapowiada Jarosław Kaczyński na swoich spotkaniach, bo to najlepszy był czas wtedy i najlepsza forma państwowości była w XIX wieku. Tak mówił. Nas to ominęło, ale trzeba do tego wrócić, bo nie ma lepszego pomysłu, wiesz. No, ci ludzie w Polsce, którzy tego nie chcą, a to jest właśnie to są te tak zwane tradycyjne wartości, to jest ten patriarchat, to jest kobieta, która jest poniżej mężczyzny i od niego uzależniona, jak to święty Paweł perfekcyjnie i nie tylko zdefiniował, rozumiesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest krucjata, to jest planowe działanie i ono idzie oczywiście nie tylko w Polsce, ale ono idzie także w Ameryce, w kręgach prawicowych i tam, gdzie się tylko da. Chiny. No Chiny walczą o globalną dominację. Ich celem jest, co zresztą ostatnio zostało potwierdzone na zjeździe partii, że tam za 20 lat czy coś oni mają być po prostu absolutnie dominującym mocarstwem na świecie i wszystko zmierza w tym kierunku. Pojawiają się problemy, bo nagle mają protesty, rozumiesz, ludzie się biją z policją. Po raz pierwszy od Tiananmen, bo jest polityka zero COVID, czyli jak masz jednego chorego w 10-milionowym mieście, to zamykasz całe miasto, wiesz. Szaleństwo, tak. Mamy Tajwan, gdzie Chiny mówią, okej, Tajwan jest nasz i możemy go sobie w każdej chwili odzyskać. A Amerykanie mówią, nie róbcie tego, bo będzie wojna. No więc tutaj wisi wojna. Amerykanie nie mają siły prowadzenia wojny na dwóch frontach. Jeżeli będzie wojna na wschodzie, nie wiem, jeżeli będzie Tajwan, Morze Południowochińskie, czy Korea Północna, Korea Południowa, Korea Południowa się sama nie obroni bez Stanów, to co nagle w Europie? Nagle nie ma Amerykanów w Europie. Jest ich mniej. Nie ma rozwiązania. No bo co zrobić z tą wojną? No Putin się nie wycofa. Ukraińcy nie zwyciężą. To będzie trwało. Ja jeszcze się boję jednej rzeczy. Kiedy są wybory prezydenckie w Ameryce w 2024? No właśnie, że Trump może wygrać, a jak nie Trump, to Kanye West. Rozumiesz, dziwne rzeczy mogą się wydarzyć. Wiesz, tak. Gdziekolwiek spojrzysz, jest rozpierducha. Zobacz, co się dzieje w Iranie. W Londynie są zamieszki z policją, Irańczycy, rozumiesz, już trudno się połapać, komu o cokolwiek, wiesz, chodzi. No, wszędzie się wszystko po prostu, i jak sobie przypomnisz, rok 1917-18, to wyglądało tak samo, wiesz. Jak sobie przypomnisz lata 30, to wyglądało tak samo. Wszędzie były zamieszki, wszędzie były ruchy, wszystko się sypało. Wszystkie struktury dotychczasowe okazywały się niewystarczające i nieadekwatne do sytuacji. Liga Narodów, która nagle okazała się kompletną wydmuszką, tak jak dzisiaj ONZ i Rada Bezpieczeństwa. Są kompletne wydmuszki, one dzisiaj nie mają kompletnie. Wiesz, jakby strasznie dużo jest tych analogii. To jest trochę taka sytuacja, jak masz, powiedzmy sobie, wypukłą powierzchnię, tak? Taki menisk wypukły. I na samym środku tego menisku jest kulka. I ona jeszcze jest w równowadze, ale wystarczy najmniejsze drgnięcie i ona może się potoczyć. Tylko nie wiesz, czy ona się potoczy tu, czy tu, czy tu. Jak się potoczy tu, będzie wielka wojna światowa. Jak się potoczy tu, no będzie, nie wiem, powolna gangrena nas zjadać. Jak się potoczy tu, to nie wiem, będzie interwencja UFO i się wszystko dobrze skończy, albo źle. Wiesz, nie wiadomo, trudno przewidzieć scenariusze. Ja tylko pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Grześkiem Miecugowem i on mi zwrócił uwagę właśnie na to. Mówi, przypomnij sobie świat rok 1918 i 1923. 5 lat. Jedno z drugim nie miało już nic wspólnego. 2 różne światy. Kto wie, jak będzie wyglądał świat za 5 lat? Może wyglądać kompletnie inaczej. Ja wolę być przygotowany, znaczy ja jestem właściwie przygotowany na wszystko. Ja nawet mam krótkofalówkę, słuchaj, jakby co, wiesz. Nie wiem, no może się okazać, że telefony przestaną działać, rozumiesz, bo przestaną działać stacje bazowe, wiesz, bo coś zostanie zbombardowane. No teraz w Ukrainie jest trochę inaczej. W Kijowie na przykład nie ma prądu, ale działają komórki, tak? Ale równie dobrze mogłyby nie działać, wiesz. I wtedy jak się porozumiesz, jak nawiążesz kontakt z kimkolwiek, rozumiesz, jak nie masz krótkofalówki, tylko bazujesz na sieci, która może być zniszczona.
telefonu, rozumiesz, więc... No tak, przyzwyczailiśmy się do telefonów komórkowych, ale przecież jeszcze 30 lat temu to w ogóle... Nie, to może się z chwili na chwilę skończyć, tak. Rozumiesz, to telefon, internet można wyłączyć. Trudno to sobie dzisiaj kompletnie wyobrazić, bo wiesz, wyłączenie internetu oznacza koniec operacji finansowych, no pieniądze przestają istnieć wtedy, tak, bo większość pieniędzy ma formę cyfrową, tak, i jak się kończą operacje w sieci, to się kończy gospodarka. I co wtedy? My żyjemy w takiej ułudzie, wiesz, bo się wydaje, że mamy te, nie wiem, klimatyzację, ogrzewanie, te szczelne okna, szczelne drzwi, je zamkniemy i będzie wszystko w porządku, a to nagle pierdut, rozumiesz, przyleci rakieta, nie ma okna, nie ma drzwi, nie ma połowy domu, rozumiesz? I nie ma prądu, i nie ma wody, i co? I to się stało w ułamku sekundy i teraz nie wiadomo, ile musisz w tym tkwić. Rok, dwa, trzy, cztery, nie wiesz. To co możesz przewidzieć, wiesz? Oczywiście po to, żeby móc żyć, my musimy to jakoś wypierać, wiesz? To znaczy, z jednej strony sobie zdajemy z tego sprawę, bo to się dzieje tuż za ścianą jakby, tak? Po to, żeby wiesz, normalnie funkcjonować, no bo musimy jakoś jednak trzymać tą całą wojnę trochę na dystans, no bo, wiesz, przypomnij sobie pierwsze dni i pierwsze tygodnie, wiesz, no, nie wiem jak tyle, ja byłem, mimo że przewidywałem i codziennie otwierałem, wiesz, telefon i patrzyłem, czy to już. To jak przyszedł ten 24 lutego, to był szok jednak, wiesz, no ja przez wiele dni, przez pierwsze tygodnie, ja byłem w innym stanie, jak większość, ja byłem w innym stanie świadomości, wiesz. Ja powiem ci, że ja w 2014 roku, jak został zajęty Krym, tam te dwie republiki tak zwane powstały, no to ja miałem schizę i ja w domu mówiłem, będzie trzecia wojna światowa, że no, ona się właśnie zaczyna i mnie w domu, ty zwariowałeś. Nie, ale wiesz co, możesz mieć, obyś nie miał. Ale taka była sytuacja, tak, bo słuchaj, to pamiętajmy wiadomo, o tym, że oni się nie zatrzymają. Słuchaj, pamiętajmy o tym, że wiesz, uczmy się trochę z historii, no bo nigdy się historia nie powtarza jeden do jednego, ale jednak dobrze jest wyciągać wnioski z pewnych procesów. Jak Hitler zrobił Anschluss Austrii, no to było bardzo podobne do Anschlussu Donbasu, tej części Donbasu i Anschlussu Krymu tak naprawdę. No powiedzmy sobie, może Krym to już by były bardziej Czechy, tak? Sudety, tak? Zresztą tutaj pamiętajmy, że Polska przecież przed wojną wzięła udział w rozbiorze Czech, tak? Zabrała się za Oldzie, wiesz, Hitler wziął Sudety, a Polacy za Oldzie, ręka w rękę. Nie ma się czym chwalić specjalnie. Tutaj mamy Putina, bierze, wiesz, ten, bierze Donbas, bierze Krym. I tak jak wtedy, okej, może się nasyci, może się zadowoli. Nie, kurwa, przeczytajcie Mein Kampf. Nie, posłuchajcie, co Putin mówi. Przeczytajcie, co mówi, posłuchajcie, co mówią jego propagandyści, posłuchajcie jego przemówień. Popatrzcie, co mówi. Jest impreza wielka, masowa i on stoi z takim chłopcem na scenie i pyta tego chłopca, no Malczyk, skaże, gdzie u Rosji granice? No to ten chłopczyk chce być elokwentny i mówi, no tam tutaj Europa, tu Alaska, tam coś, rozumiesz, Chiny, nie? A Putin się uśmiecha. Mówi, nie, Malczyk, nie. Rosji nikakich granic. Rosja nie ma granic. I to nie jest żart, to nie jest figura retoryczna. Bo Rosja to nie jest w ich pojęciu, to nie jest terytorium ograniczone, zamknięte granicami. To jest byt. Oni mówią, po co miałby świat istnieć bez Rosji? Rozumiesz? To jest strasznie niebezpieczne, bo to jest trochę myślenie samobójcy z pasem tego szachida, tak coś, no, tak, coś takiego. To, wiesz, bo okej, okay, no, skoro nie mogę was zabić inaczej, niż czy zniszczyć inaczej, jak samemu ginąc, to sam ginę, bo świat bez Rosji nie ma sensu, rozumiesz? To jest niebezpieczne, Zachód tego kompletnie nie rozumie. Co przyniesie 2023? Bo z jednej strony świetny rok się zapowiada dla ciebie. No ciekawy na pewno, tak. Mam wrażenie, że jeden z takich najlepszych twoich. Ja byłem na dwóch tekstmisja, też taki camp i teraz na tym songwriting camp. Spotkanie z tymi dzieciakami, wiesz, ja nazywam dzieciaki, no to są 20-30-paroletni ludzie, wiesz, ale spotkanie... No, to starsze. No starsze, tak. Spotkanie z tymi dzieciakami, słuchaj, było tak fenomenalne, dało mi tyle radości, tyle chęci działania, że ja będę więcej teraz robił, wiesz, na tym polu też, wiesz, to znaczy mnie już mi tak nie zależy na tym, żeby, wiesz, w kolejnych piosenkach tam dzielić się swoimi, wiesz, wiekopomnymi przemyśleniami, bo jakoś straciłem tę potrzebę tak naprawdę, wiesz, mówiąc szczerze. Natomiast super mi się z tymi dzieciakami pracuje, wiesz. Są to pokolenia fenomenalnie przygotowane od strony muzycznej, od strony tej rzemieślniczej takiej, wiesz, zawodowej, wiesz, muzycznej. Są wyedukowani muzycznie po prostu fenomenalnie. Jest mnóstwo znakomitych instrumentalistów, producentów, wiesz, wokalistów. Śpiewają i grają tak, że daj Boże zdrowie. Słuchaj, wiesz, to myśmy sobie mogli tylko marzyć o czymś takim, żeśmy w ogóle nie mieli pojęcia, rozumiesz? Myśmy byli wszyscy uzurpatorami, amatorami, uczyliśmy się grać, rozumiesz, występując na koncertach, wiesz, a tu mamy pokolenie, które jest świetnie przygotowane, jest gorzej przygotowane mentalnie i psychicznie, bo myśmy mieli niewiele umiejętności, ale mieliśmy bardzo dużo pewności siebie, mieli w miarę klarowną sytuację, ta mozaika była w miarę biało-czarna i to dawało taką siłę po prostu, wiesz, że w tej chwili ta mozaika to są takie trochę puzzle, wiesz, porozrzucane i
szalenie ciężko jest zajmować takie, wiesz, pryncypialne, jednoznaczne, wiesz, to wiesz, tam precz z preczem, niech żyje, żyj i tak dalej, rozumiesz? To dzisiaj tak nie działa, jest wszystko bardziej zniuansowane, płcienie i tak dalej, a jednocześnie ci młodzi ludzie, widzę, że im z jednej strony są tak dobrze przygotowani, a z drugiej strony brakuje im właśnie takiego, jak bym to powiedział, że nie brakuje, ale trudniej im się dokopać do tego jakby źródła siły w sobie, o, żeby tak trywialnie to określić, wiesz, i widzę, że tu jest trochę do zrobienia i to jest fajne, myślę o swoim takim masterclass, wiesz, o takich weekendowych zajęciach, już pracuję w tej chwili, spisuję sobie pomysły wszystkie i będę chciał pewnie od przyszłego roku też startować z czymś takim. No i masz, ten 2023 się to tak zapowiada dla ciebie świetnie, a z drugiej strony mamy wojnę, tak. Z trzeciej strony będą wybory parlamentarne, tak, które też bardzo są ważne dla Polski, dla tego, co się dzieje tutaj. No i też niewesołe perspektywy tak naprawdę, bo przy tak kiepskiej opozycji, że tak powiem, politycznie kiepskiej, wiesz, nieporadnej tak naprawdę, amatorskiej, rzekłbym, wiesz, i nawet przywódcy kiedyś obdarzeni charyzmą, jakoś im ta charyzma opozycyjnych przywódców, gdzieś ta charyzma wyparowuje, czy wyparowała, wiesz, no, tak jak z Tuska, wiesz. Jeżeli cię poproszą o pomoc. Nie. Z wielu powodów. Po pierwsze, z tego powodu, że poziom nieprofesjonalności. I to naprawdę wszystko jedno, wiesz, ja nie jestem symetrystą oczywiście, bo uważam, że PiS i czy cała ta Zjednoczona Prawica jest po prostu dla Polski nieszczęściem i tragedią. Poprzednie ekipy mogły być lepsze, gorsze. Bardzo wiele mam Platformie do zarzucenia, tym bardziej, że uważam, że mam być może większe prawo do krytykowania ich właśnie przez to, że ich poparłem tam raz czy drugi, wiesz, w walce z PiS-em, ale dlatego właśnie, że w walce z PiS-em, a nie dlatego, że to Platforma tak naprawdę. Ale to, co się dzieje w tej chwili, no to jest próba po prostu kompletnego przemodelowania Polski i to w sposób no, mafijny tak naprawdę, zawłaszczając ogromne terytoria. Tak, dokładnie. To jest budowanie takiego systemu, wiesz, właśnie państwowo-oligarchicznego i próba takiego jakby zacementowania tego systemu, żeby nawet potencjalna utrata większości parlamentarnej nie była w stanie tutaj, albo przynajmniej bardzo utrudniała rozbicie tego, wiesz, układu. To znaczy, wiesz, no, to jest typowa taka gra populistów, że wiesz, no populista Kaczyński zatrudnia jako najbliższych współpracowników byłych funkcjonariuszy, wiesz, partyjnych, PZPR-owskich, wiesz, prokuratorów i tak dalej, a jednocześnie walczy z komuną, wiesz, no to jest ten syndrom, no, czyli jakby piętnować to, co się samemu robi, wiesz, żeby udawać, że się tego nie robi, wiesz, to jest bardzo prymitywne, ale to świetnie się sprawdza, wiesz, właśnie w takiej narracji populistycznej i okej, no anyway, nie za bardzo widzę, wiesz, na opozycji liderów, o, mówiąc po prostu, wiesz, to jest szalenie wszystko miałkie, to jest słabe intelektualnie wszystko. Tusk, którego jedni kochali, nienawidzili, ale nikt mu nie był w stanie odmówić tej iskry, wiesz, tej charyzmy. On jednak potrafił krótko i celnie wkurzać jednych, a podbudowywać drugich, wiesz. Gdzie tego nie ma w ogóle? On po tej Brukseli kompletnie tego nie ma, wiesz. Potem, wiesz, no, nie jestem w stanie uwierzyć Hołowni, rozumiesz, no, w jego słodkie, wiesz, opowieści. Nie jestem w stanie uwierzyć PSL-owi. Nie jestem w stanie uwierzyć Agrounii, bo widzę, że to jest znowu populizm, rozumiesz. Zandberg jest marginesem i to kontrowersyjnym też, pod wieloma względami, wiesz. Chociaż intelektualnie akurat tutaj trudno by było cokolwiek zarzucić, być może intelektualnie akurat oni są najsprawniejsi, bo krytyka polityczna jest sprawna intelektualnie, ale nie bierze udziału w grze, tak? Potem na prawicy, no to mamy to jest szalenie miałkie, tak jak mówię, intelektualnie, jest bardzo nieprofesjonalne w sensie zarządzania i chyba, że chodzi o przekręcanie kasy i tak dalej, to znaczy w tej chucpie są po prostu mega, mega, mega sprawni, wiesz. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie państwem i tak dalej, są mega niesprawni. Ale do tego dochodzi jeszcze jedno, wiesz, ja poprzez te swoje takie, powiedzmy, otarcie się o politykę, miałem okazję się też przyjrzeć wielu rzeczom i niestety to, co mnie najbardziej martwi po prostu, to jest to, że bez względu na to, jaka to jest partia polityczna, z samej istoty tej gry wynika, że 3/4 swoich mocy
sił, mocy, środków i tak dalej, partia polityczna przekazuje na właśnie walkę polityczną, zużywane walkę polityczną, na kombinacje. My im tutaj tak, oni nam tak, to my powiemy tak, to oni pomyślą, że tak, to wtedy my zrobimy tak, to wtedy oni pewnie zrobią tak albo tak, to wtedy my zrobimy tak. A gdzie jest Polska? A gdzie są problemy do rozwiązania? Tam już oni nie mają, wiesz, pamięci i twardego dysku na to, rozumiesz, żeby się tym zająć. Też mam takie wrażenie, że to nie, są takie i to bez względu na to. Oczywiście jedni trochę więcej, inni trochę mniej. Mają szachy, tak. Grają w te szachy, tak. Bardziej to a Polska, a jakoś to się toczy, rozumiesz? Mhm. Ja mam jedno im do, wszystkim do powiedzenia, po prostu odpierdolcie się, rozumiesz, od nas. Wszyscy. Bo było widać, jak wybuchła wojna. My normalni, tak zwani zwykli Polacy, jak ja nie lubię tego, ale tak zwani zwykli Polacy, normalni ludzie, tacy jak my wszyscy, wiesz, każdy inny. I każdy na swój sposób rzucił się, żeby pomagać. I myśmy zrobili coś, co nie ma precedensu. Myśmy zaabsorbowali ponad 2 miliony ludzi właściwie bezboleśnie. Znaczy były jak różne, ale jakby, wiesz o co chodzi, że to mogłaby być humanitarna tragedia, której myśmy zapobiegli. Nie jako państwo, nie jako aparat władzy, nie, jako zwykli obywatele, którym państwo de facto niemalże nie pomagało albo z trudem. Odpierdolcie się od nas. Potrafimy. Rozumiesz? Wy nie musicie nam urządzać życia, nie musicie nam mówić, jak mamy dzieci wychowywać, czego je mamy uczyć, jak się mamy ubierać, z kim mamy iść do łóżka, kiedy, w co mamy wierzyć, w co się mamy ubierać i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, odpierdolcie się po prostu. A niestety oni się nie chcą odpierdolić. Tomek Lipiński, Radioaktywny Blog. Dzięki. I to by było na tyle w tym radioaktywnym blogu. Moim i Państwa gościem w tym i w zeszłym tygodniu był Tomek Lipiński. A ja zapraszam na kolejny radioaktywny blog już za tydzień.